Cześć, witam Was again, znowu. Dzisiaj chcę wrócić jeszcze na minutę czy dwie do Chapeau i zwrócić uwagę na taki programik, który jeżeli chodzi o mnie, to jest najważniejszy i spróbuję sobie zapamiętać albo zapisać go gdzieś. Nazywa się Fedora Media Writer i jest o tyle ciekawy i ważny, że tak jak ten USB Writer, który jest w Linux Mint, radzi sobie doskonale z obrazami ISO opartymi na Ubuntu, tak wydaje się, że ten właśnie Fedora Media Writer radzi sobie, czegoś należałoby się spodziewać, z tymi obrazami ISO opartymi na Red Hacie czy CentOS. I ta cała rodzina. Także tak to wygląda i to ten programik pozwala ściągnąć dystrybucję z internetu albo trzeba samemu ściągnąć plik ISO i wtedy można wgrać to na USB. Właśnie w ten sposób. Live USB Creator. Trzeba znaleźć. I tutaj jest właśnie taki trik, że w folderze ukośnik run, ukośnik media, live user i jaki tam się ma napęd USB. Trochę się musiałem przy tym nafikać, żeby to zrobić, ale zadziałało. A płytkę to można nagrać przez Brasero, który tam też jest program dołączony. No, także ten Chapeau wchodzi do tego podręcznego zestawu. Moich ulubionych programików. No i to na dzisiaj tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia jutro. Cześć. Jeszcze Chapeau.